Po zrobieniu 8 rzędów schematu A przechodzimy od razu do schematu B. Schemat B to będzie schemat, który będziemy powtarzać aż do końca głównej części chusty. W przypadku chusty, którą widzicie na zdjęciach w wydruku, właśnie w schematach i w opisie oraz w tym, co jest pokazane na stronie internetowej, to widać, że powtarzany jest on dosyć dużo razy, w moim przypadku 25, czyli ja te rzędy powtórzyłam 25 razy. Oczywiście od razu mówię, że kwestia tego, ile razy powtórzymy ten schemat w górę, zależy od tego, z jakiej włóczki robimy, jakimi drutami robimy i jak dużą chcemy mieć chustę. Dostosujcie to do własnych potrzeb. Niektórzy, robiąc z grubszej wełenki na grubszych drutach, ten schemat powtórzą na przykład tylko 17 razy czy 20, a osoby, które będą robiły z cieniusieńkiej wełenki na dość cienkich drutach, może się okazać, że będą go musiały powtórzyć 30 albo 30 kilka razy. Ważne, żeby ostatni rząd, który robimy według schematu B, to był rząd 16. 16 rząd to musi być rząd, którym kończymy. Nie możemy skończyć przy rzędzie 12, 10, 15. Nie, ostatni rządek to rządek 16. Zobaczcie, że kiedy spojrzymy na schemat A i schemat B, to okaże się, że one są bardzo podobne w swojej zasadzie. Nadal nie mamy oczek brzegowych. W rzędach nieparzystych robimy same prawe oczka i narzuty, które formują nam chustę. W rzędach parzystych będziemy robić wzorek, zaczynając od oczka, które jest tutaj po prawej stronie, a później powtarzając raport wzoru tyle razy, ile nam się w danym momencie zmieści. Na początku to będzie 2 razy, potem 4 i tak dalej. W tym miejscu pojawi się oczko centralne i po drugiej stronie oczka centralnego będziemy powtarzać znowu dokładnie to samo. To spróbujmy przenieść to na praktykę. Zaczynamy od rzędu 9, nieparzystego, czyli będziemy robić same prawe oczka. I tutaj nic dziwnego nas nie spotka, bo po prostu robimy wszystko jak leci na prawo. Pamiętamy tylko o tym, że musimy dodać nasze narzuty. Znowu, dziwne rzeczy mi się tu dzieją, bo mi się nitka przekręciła, więc na dzień dobry sobie tą nitkę przekładam tak, jak ona powinna być, czyli z tyłu. Układam sobie oczka, bo wiem, że powinny być 3 i lecimy. Nitka z przodu roboty, wbijamy się, robimy oczka brzegowe. Narzut, wszystko co mam na drucie przerabiam na prawo. Pamiętamy o tym, że te oczka 3 z 3, które są robione w parzystych rzędach, przepraszam, one się będą nam zbijały. Uwaga, żeby nie zrobić ich dwóch razem. Znowu widzę, że mam jakieś cudawianki na tym drucie, ponieważ narzut mi się przekręcił. Znowu ściągam wszystko w dół, żeby widzieć rzeczywiście oczka, które mam na drucie, a nie coś przekręconego. I dopiero teraz robię sobie ostatnie rządki, ostatnie oczka w tym rządku. Narzut, marker, centralne, marker, narzut i po drugiej stronie same prawe. Jak widać, to jest właśnie to, te zbite oczka. Ostrożnie się wbijamy pod każde z nich i każde z nich przerabiamy na prawo. Narzut, marker i jesteśmy tutaj. Spójrzmy teraz, jak będzie wyglądało robienie rzędów parzystych według schematu B. Zaczynamy oczywiście od oczka brzegowego i dwóch pozostałych na prawo. Przekładamy marker i patrzymy, co mamy w naszym schemacie. Schemat mi mówi, zacznij od oczka prawego, czyli narzut przerabiam na prawo. Powtarzaj później gwiazdkę i prawe aż do oczka centralnego, bo zobaczcie, że tutaj mam koniec raportu równy z końcem wzorku, więc będziemy robić gwiazdka już znanym sposobem, dociągamy prawe, sprawdzam, no nie jestem jeszcze przy oczku centralnym, to biegnę dalej, gwiazdka, prawe, nadal nie widzę oczka centralnego. Powinna mi się jeszcze raz zmieścić gwiazdka i prawe. No to sprawdzam.
3 na gwiazdkę, 1 na prawe. Wszystko się zgadza. Gwiazdka jest, prawe jest, oczko centralne zawsze na lewo w rzędach parzystych i dokładnie to samo robimy po drugiej stronie. Czyli znowu, schemat nam powiedział, zacznij od oczka prawego. Mamy. Powtarzaj sekwencję gwiazdka prawe, aż zabraknie Ci oczek. No to robimy. Uwaga, żeby nam tutaj nic nie uciekło. Pamiętamy, że tych oczek z lewego drutu nie zdejmujemy, zanim nie zrobimy wszystkich. I ostatni raz. Gwiazdka. Wystarczyło mi oczek. I prawe. Doszłam do markera. Przerabiam na prawo. Rząd nieparzysty tradycyjnie będziemy robić prawymi oczkami. Zrobiłam rządek 11, nieparzysty, w którym były same prawe i oczywiście pamiętamy o tradycyjnych narzutach w okolicach markerów. Za markerem, przed markerem, za markerem i przed. Będziemy teraz robić rządek 12. Spójrzmy, co nam każe zrobić schemat. Schemat mówi tak. Zacznij od gwiazdki, a następnie powtarzaj, aż wystarczy Ci oczek, prawe, gwiazdka. Aż dojdziemy do kolejnego markera. No to robimy. Tradycyjne oczka brzegowe. Marker. I robimy to, co powiedział nam schemat. Czyli najpierw gwiazdkę, która jest na białym tle, więc nie jest powtarzana. W tą gwiazdkę wchodzi narzut, więc tradycyjnie mocno ściągamy wszystko do dołu i łapiemy rzeczywiście jeden narzut, czyli to, oczko i oczko. Żebyśmy tutaj sobie, nitka musi być już wcześniej z przodu i robimy. Gwiazdka za nami, ta na białym tle, czyli niepowtarzana. I schemat mówi teraz, powtarzaj aż do markera. Prawe, gwiazdka. Prawe, gwiazdka. Prawe i gwiazdka powinna być ostatnia i zobaczcie, że rzeczywiście mam 3 oczka, na których mogę ją zrobić. Jest marker, przekładam. Jak zwykle w parzystych centralne na lewo. Przekładam i robię znowu dokładnie to samo. Zaczynam od gwiazdki na białym tle. 3 oczka i robimy. Mamy. A teraz będziemy powtarzać. Prawe, gwiazdka. Prawe, gwiazdka. Prawe, gwiazdka. Ostatnie 3 oczka. Zauważcie, że jak robię pierwsze lewe oczko z tej gwiazdki, to zaczynam je trzymać palcem na drucie. Narzut trzymam palcem. Tym sposobem nie boję się, że mi albo to lewe, albo ten narzut zjedzie z tego drutu i będę musiała robić wszystko jeszcze raz. Mamy marker, oczka brzegowe. Oczywiście kolejny rząd, nieparzysty, będę pamiętać o narzutach i zrobię wszystko prawymi oczkami. Na drutach mam już zrobiony rząd 13 i będziemy robić rząd 14. To przyjrzyjmy się, co mamy zrobić. Zaczniemy od sekwencji. 2 lewe, prawe i tego nie będziemy powtarzać, to robimy raz. A co powtarzamy? No oczywiście powtarzamy. Gwiazdka, prawe. Ale uwaga, tym razem marker nie znajdzie się tuż za powtarzanym gwiazdka, prawe. Na drucie po zrobieniu ostatniego powtórzenia gwiazdka, prawe musi nam zostać jeszcze 2 oczka przed markerem, żeby udało nam się tam wcisnąć 2 lewe oczka. Czyli jeszcze raz, zrobimy 2 lewe, prawe, później zaczniemy powtarzać gwiazdka prawe aż do tego miejsca, gdzie będzie blisko markera, ale musimy mieć miejsce na 2 lewe. To robimy. Oczko brzegowe i po kolei według schematu. 2 lewe,
pierwsze na narzucie, drugie na zwykłym oczku, oczko prawe i teraz będziemy powtarzać. Gwiazdka prawe. Powtarzamy. Sprawdzamy, co się dzieje. No jeszcze mam miejsce, więc robię następną gwiazdkę. I prawe. Jestem już blisko markerów i muszę wcisnąć jeszcze dwa ostatnie lewe. Jest miejsce? Jest. Lewe. I lewe na narzucie, czyli to, co jest w schemacie już na białym polu, niepowtarzanym. Marker, lewe i znowu to samo. Lewe, lewe, prawe. I zaczynamy powtarzać. Gwiazdka prawe, aż zostaną nam tylko dwa oczka na drucie. Zmieścimy jeszcze jeden raz gwiazdka prawe. Dwa ostatnie oczka, zgodnie ze schematem, przerabiam na lewo. Kolejny rząd za nami. Jak zwykle parzysty rządek, będę pamiętała o narzutach i wszystkim na prawo. Przygotowujemy się do zrobienia rzędu 16 ze schematu B, ale zanim do niego przejdziemy, to pokażę Wam, w jaki sposób sobie poradzić, kiedy się zorientujemy, że zapomniałyśmy w nieparzystym rzędzie o narzucie. W żadnym wypadku niczego nie prujemy, tylko będziemy to naprawiać już w rzędzie nieparzystym. Ja zapomniałam o narzucie tutaj, przed tym markerem. Powinien być narzut, a ja go nie mam. Mam zwykłe oczko, po narzucie w ogóle ani śladu. Co zrobimy? Poradzimy sobie bez żadnego prucia. Zrobię oczka brzegowe. I teraz wiem, że powinien być narzut, a go nie mam. To nie robię go tu, ponieważ tutaj to ja na tym narzucie już muszę zrobić oczko według schematu. Tylko co robię? Rozciągam sobie oczka i to jest mój narzut. Ta nitka, która tutaj jest między oczkami. Wkładam go na drut i narzut już jest. Czyli jeżeli o nim zapomnimy, to żadnego panikowania, żadnego prucia, tylko po prostu. Szukamy sobie nitki między oczkami, wkładamy na drut, jest narzut, wszystko gra, schemat będzie nam się zgadzał. No to spójrzmy, co w tym schemacie mamy zrobić. Schemat 16 mówi nam, że zaczynamy od sekwencji. Lewe, prawe, gwiazdka. I tego nie będziemy powtarzać. Powtarzać będziemy sekwencję prawe, gwiazdka, aż na drucie zostanie nam oczywiście dwa oczka, na których tuż przed markerem zrobimy prawe i lewe. Mój dodany narzut jest i na nim muszę zrobić lewe oczko zgodnie ze schematem, później oczko prawe i gwiazdkę. Zrobił mi się niechcący narzut między prawym a gwiazdką. Skąd wiem? No bo widzę, że zrobiła mi się dziura. Jakim sposobem? Zostawiłam nitkę nie tam, gdzie trzeba. Nitka nie była przełożona przed, tylko została mi za. Dlatego pamiętamy przy robieniu gwiazdek, że zanim zaczniemy się wbijać, to nitka już powinna być przed drutami, tak jak do robienia lewych oczek. I wtedy o żadnych narzutach nie ma mowy. No to robimy tą gwiazdkę i to było tyle, ile schemat mówił nie powtarzać. Powtarzać będziemy sekwencję. Prawe, gwiazdka. Tyle razy, ile nam starczy, przed markerem powinny nam zostać na końcu dwa oczka. Prawe, gwiazdka. Zostały dwa oczka? Zostały. Przedostatnie na prawo. Natomiast na narzucie zrobimy lewe oczko. Lewe centralne i znowu dokładnie to samo. Lewe, prawe, gwiazdka. Powtarzamy zgodnie ze schematem na niebieskim tle zaznaczone. Prawe, gwiazdka, aż nam się będą kończyły oczka. Pilnujemy, żeby wbijać się rzeczywiście pod wszystkie trzy, żeby nam oczko nigdzie nie zginęło. Prawe, ostatnia gwiazdka. Ostatnie dwa oczka,
zgodnie z tym, co schemat pokazuje nam już na białym tle, prawe, lewe na narzucie i oczka brzegowe. Tym sposobem gwiazdki już są. Co mamy? Mamy zrobiony schemat A, który nam chustę rozpoczął, poukładał nam oczka, dzieląc na prawą i lewą część chusty, ustalił nam oczko centralne, oczka brzegowe. Pierwszy raz mamy powtórzony schemat B i teraz będziemy go powtarzać jeszcze około 24 razy. Przypominam, że to, ile razy go powtórzycie, będzie zależało od tego, jakiej wielkości chustę chcecie. Dla niektórych to będzie 20, dla niektórych 17, a dla niektórych 30 kilka razy. Pamiętajcie, że chustę będziemy blokować i ona się nieco rozciągnie, ale na im cieńszych drutach robimy, tym mniej w czasie blokowania chusta nam urośnie. Osoby, które robią na bardzo grubych drutach z cienkiej nitki, niech liczą się z tym, że przy blokowaniu, jak chusta zostanie naciągnięta, to ona się rzeczywiście może sporo rozrosnąć. Następny rząd, czyli rząd 17, zrobicie jak rząd 9, rząd 18, jak rząd 10 i tak dalej. Przypominam jeszcze raz, zaczynając rządek po oczkach brzegowych robicie to, co jest na białym tle. Tylko raz. Później powtarzacie to, co jest na niebieskim tle. Tyle razy, ile starczy Wam oczek. Może się okazać, że Wasze powtarzanie skończy się tuż przy markerze, ale w tych rzędach okaże się, że trzeba jeszcze zmieścić na końcu 2 oczka i 2 oczka ekstra. Pamiętajmy, że tu jest oczko centralne, które na schemacie jest niepokazane i drugą stronę chusty robimy analogicznie, też patrząc od prawej strony i robiąc od prawej strony, ponieważ wzorek jest idealnie symetryczny, jest jak lustrzane odbicie. I jeszcze ostatnie przypomnienie. Pamiętajcie, że schemat B powtarzacie tyle razy, ile chcecie i jest Wam potrzebne, ale ostatnim rzędem, jaki zrobicie, musi być rząd 16. Czyli możemy go powtórzyć 25 razy, ale zawsze kończymy na 16 rzędzie. Tym sposobem zrobimy główną część chusty. Schematem C i falbanami zajmiemy się już w następnym odcinku, robiąc ozdobny brzeg, wrabiając m.in. koraliki, wykonując falbany i tak naprawdę po zrobieniu schematu B tyle razy, ile jest Wam potrzebne, większość chusty będzie za Wami.